A ja wyjdę, słucham pana, powiem. On powie, to mnie nie poznasz? Ja powiem, pan tu nie mieszkasz. Pan mieszkasz w Niemczech. No. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. To zgoda póki co, Krzysztof? Na razie zgoda, ale... Ale Krzysiek, ja tobie jeszcze raz tłumaczę. Przygotuj, żeby na wieczór było przygotowana piła, grabie czy coś. I wtedy możemy działać. No. Ty co, o której przyjedziesz? No jak przyjadę, to będę już 16, 17. 18 godziny czasu można dużo zrobić. No i wszystko. Za godzinę. I po co krzyki, kłócić się? Tylko żeby było wszystko przygotowane. Że ja przychodzę, przykładowo, zjem sobie kanapkę, ja wychodzę, odpalam piłę i ja piłuję. Nie, nie, tam Andrzej, tam pierwszy trzeba posprzątać, a później piłować trzeba. No to powiesz mu, co ma... Nie, no właśnie o to chodzi. No, powiesz mu, co ma zrobić i on to zrobi. Przecież on ma chęć, chce pomóc tobie, no. Dobra. I tylko bez nerwów, tak? Dobra. Pogodzeni? Pogodzeni. O, jest. Ja to przychodzę tutaj jako rozjemca. No właśnie. Nie? Zauważyłeś to? Tak samo było z Wojtkiem. Coś już zaczynają się kłócić. Już do mnie telefon. Ty przyjedź, kurde, bo coś tam, coś tam. O matko boska. I już samochód i jedziesz. Nie wiesz, Jacek, ja z natury nie jestem jakiś tam kłótliwy, czy taką osobą, która szuka zbady, czy tego. Ja staram się być taki polubowny. No tak. Ale ciebie się no też... też oczekuję z drugiej strony, żeby też mnie też zrozumiała i po prostu, jeśli proszę, przygotuj piłę, przygotuj grabie, czy coś, tak żeby mógł wziąć i coś robić. No tak, no. A nie chodzić, szukać pół godziny, oczywiście, no. Poczekaj chwilkę. To się traci czas, no i wtedy no, nic nie można zrobić. No, słucham. Wiesz co, jutro jak przyjedziesz, to z Andrzejem. No. Stąd weźmiecie baleje. Baleje? Baleje. Taką na wodę. Węgiel jest. Trzeba zanieść do chlebka, wysypiecie. No i nie ma problemu. Ja nie widzę problemu. Widzisz jakiś problem? Też ja też nie widzę. No i zobacz. Można normalnie? I wiesz, wysypiecie i tam gdzie liście, Andrzej, leżą koło chlebka, to weźmiesz jakieś tam grabki, postawię szuflę i do wiaderka plastikowego takiego, tu ja mam, i do chłopaka będziesz nosić te liście. No i zrobi, i jakiś problem widzisz? Nie. I podnamiatasz? I zobacz, no i da się normalnie, Krzyszku? Nie. Krzyśku, da się normalnie? Andrzej, i trzeba, nie wiesz co? Tam w jednym miejscu podamy się rozpierdolił się. Trzeba, nie wiesz, ja ci pokażę. No. I żeby nowy fundament zrobić, wiesz? Aha. No ale tu już trzeba trochę więcej czasu na to, pewnie. No. No, no to przy sobocie może najlepiej. Nie, szóstego. Albo szóstego, o. Szóstego. To fundament na szóstego zostawcie. Ale słuchaj, trzeba nie, żeby chryścik, bo tam trzeba deski ustanowić z jednej, z drugiej strony, wiesz? I żeby, wiesz, chryścik przywiózł, wiesz, betonu, wiesz? Ale... Ja ci pokażę. To worek cementu, to można kupić worek cementu. No to ja zajadę do Leroya i kupię. Czy gdzieś tam, nie wiem, czy w Carrefourze. Piasku trzeba. A to piasku. No to piasku Krystek przywiezie. Krystek piasku będzie miało. A już beton to zostaw, to już beton no to, ja kupię. To ile to? No, nawet to... Worek jakiś. Aby przez bramę, czy worki nawet naładować. 3-4 worki piasku naładować i za bramę wrzucić i tego. No i wszystko w temacie, no. A już, aby za bramę wrzucić, a no. Potem już zaniesiemy tam, gdzie trzeba, tak? No, no, taczku zawieziemy. No to czy taczku zawieziemy, ale to już szóstego, ten. Na tak? razie no. Tutaj taki no, porządek. No właśnie, bo Krzysiek ma tam jakieś badania u lekarzy no. Tego i będzie... Ale przed szóstym musi mnie przywieźć piasku trochę. No to do szóstego jeszcze zobacz, no, ile czasu. Przywiezie. Tydzień czasu. A ja worek kupię tego, w Castoramie zajadę, kupię w Castoramie. To będzie mało worek, trzeba dwa. A tam ile, całą podmurówkę trzeba robić? Tak. Ile to metrów? Zaraz przyjdziemy się zobaczyć. Już ciemno, nie będziemy iść. Ciemno, to jutro zobaczymy. No jutro, no. No to jeszcze do szóstego dużo czasu. I tam ładnie posprzątasz, wiesz? Pozamiatasz, wiesz? I wiesz co? Jak mnie dostanie z tych pieniędzy, to jeszcze wezmę tą ciekacz do gałęzi, taki wiesz, do obcinania. A. Ręczny. I pojadę na Ostrzyciego, na tą...
koło dworca PKS, one nic nie koło dworca PKS, tylko tutaj. A co, poobcinać gołęzie, tak? Tak. No, oczy trzyma. Ale to po kolei, Krzysiek, nie wszystko naraz, nie wszystko naraz. No, czekaj, najpierw jedno, nie, najpierw zrobić porządek z tym drzewkiem tutaj. No. Bo tu nie ma jak przejść, nie mam gdzie psa puścić, no. No. Nie mam gdzie Arona puścić. Nie mogę pobiegać. I co tak się cieszysz? Co tak się cieszysz? Arona nie ma gdzie pobiegać? No nie mam gdzie pobiegać, no. Bo tu te deski leżą, to wiesz, trzeba to uprzątnąć najpierw. No. To zrób. Byli dobrze poukładane, Janek poukładał. Nie cholerę komuś trzeba było. Wiesz, podpalić. Po co to? Ja nie rozumiem, to w głowie dla mnie. Albo w parku no, podpalę trawę. Są ludzie i ludziska, no niestety. No tak, no. Czyli co? Plany Wojtka, co? Może sobie pomarzyć, nie wraca tutaj, tak? Może nie wracać. Nie ma, tak? Nie ma. No i koniec. Zamek zmieniony, drzwiak zmieniony, jeszcze tylko jak będę miał pieniądze, to pojadę, kupię gardę, wezmę zamek i zmienię gardę. No ale co byś zrobił, gdyby przyjechał pod bramkę? Nie otworzę. Nie otworzysz, tak? Nie. A będzie krzyczał, Krzysiek. A nie krzyczy. A ja wyjdę, słucham pana, powiem. On powie, to mnie nie podasz? Ja powiem, pan tu nie mieszkasz. Pan mieszkasz w Niemczech. Jest z powrotem do Niemiec. Aha, no to i dobra. A zapłać mnie za mieszkanie, to ci wyjdę rzeczy. Za 7 lat zapłać po 400 zł miesięcznie. Nie, bo ja właśnie widziałem dzisiaj taki film tam krótki. Tam chwilę tylko widziałem, że planuje on do Polski przyjechać, coś tam, nie? No. No. To może planuje do Polski przyjechać i wiesz, wymeldować cię może. Problem. A ja no nie wiem, ja nie mam pojęcia. Tylko a mówię... ja napiszę pismo do urzędu miejskiego, bez mojego pozwolenia nie ma prawa cię wymeldować. A ty jutro, Krzysztof, ja cię bardzo o to proszę, bo jak jutro wrócisz stamtąd, na pewno zajedziesz do Carrefoura po mleczko. Nie, ja mleczko mam. Ale do Carrefoura nie zajedziesz? Może zajadę. Proszę dorobić jutro te klucze. Dobrze? Tam kurwa drogie są klucze do robienia, wiesz? Ile kosztuje dorobienie klucza? Czort. To proszę dorobić te klucze i wziąć rachunek, a ja ci zwrócę za dorobienie kluczy. Dobrze? Ale nie, to trzeba tak. Dolny nie, tylko jak ja dorobię... Dorobić klucz musisz mu do tego, do bramki. Ale wszystko jedno. Ja do górnego nie dam, od dolnego nie dam, tylko jak wymienię gardę, to dam ja mu od górnego. No to dobrze, no to daj mu na razie te od tego małego, co wymieniłeś i od bramki, dobrze? To te klucze dorób, weź mi tylko rachunek, dobrze? Dobrze. A ja ci zwrócę pieniądze, to jutro masz to załatwić. Jak będzie czynne oczywiście. Będzie czynne, jest czynne ponoć. Ale tu droga cholerna, o ja raz chciałem coś dorabiać, to... O, tak soli jak cholera. No zależy jaki klucz pewnie, od tego też zależy. Nie, no tak. Tak, zależy od klucza. Tak. Ale ty masz... Najtańszy w tym, centralu. Ale to nie ma sensu. Będziesz brał taksówkę, jechał do centralu, to tobie to samo wyjdzie. To tak. No, to nie ma sensu. To proszę jutro to załatwić i wziąć mi rachunek. Wezmę. To dorobisz, tak? Mhm. Od dwóch zamków. Od furtki i od jednego zamka tutaj. Tak. Od tego, co będziesz wymieniał, nie dorabiaj, broń Boże. Co? Od tego, co będziesz wymieniał, to nie dorabiaj, broń Boże. Bo zaraz wymienisz i znów trzeba będzie dorabiać. No. No i dobra. A od tego ono nie dorobią od gardy. No właśnie, to nie dorobią. A jak dorobią, to ci policzy ze stówę za klucze. Nie, od gardy nie da rady dorobić. Nie ja ci powiem, patrz, jaki klucz, ja ci pokażę. Chodź. To każdy jest inny klucz, wiesz? W gardzie. Kurczę, gdzie to? No mniejsza z tym, ja tam się nie znam na tym. Zobacz. Nie da rady, bo tu rów. A kurde, to w ogóle. Tu? To... Zobacz. Jak w zamku jakim takie zamki masz? Bo to zamek, wiesz, i to każdy wstawia. Ja nie mam takiego tam. Każdy wstawia takie zamki, dlatego, że to jest przeciwwłamaniowe. No i dobra. Dobra. Od tego się nazywają, powstali te gardy, bo kiedyś zwykłe byli zamki, to młodzież... Włamywała się, tak? Włamywała się, bo... Na te łuczniki były. Łuczniki. Takie zwykłe, proste łuczniki. To każdy z młodzieży dorabiał. Ja nawet dorobiłem do jednego też faceta. Jest klucz, on mówił, że nie dam. Ja wiem jak się dorabia.
przyciskę się na jedną. Dobra, Krzyśku, dobra. Idzie się do tej. Do tego, do gardy, bez dowodu nie dorobisz klucza. Bez dowodu? Tak. O, jeszcze lepiej. A teraz jeszcze jest to. Do gardy są karty takie. Tak. Wiesz, dowodowe. I jak sprzedaję gardę sklepową, to prezentuję na tej karcie pieczątkę, że gdzie kupiony i tylko w tym punkcie, gdzie oni sprzedali, tak? Sprzedali, jak coś jakiego, to oni później taniej sprzedają gardę, nowy zamek, bo z tą kartą idziesz i mówisz, że zgubiłem kluczy, co? To oni, jak zamek kosztuje, przypuśćmy, 120 złotych, tam ileś, bo to drogie zamki są. To powiem tobie, już nie 120, ale gdzieś 85. Taniej sprzedają, tak? Taniej, ale tą kartę zabiera, zamek zabiera, klucze, co masz i co inny właściciel ma, musi oddać dla właściciela. On jedzie z tymi zamkiem i z tym wszystkim kompletem i co? Oddaje w sklepie, a dostaje, kupuje zamek za pół ceny nowy. I wtedy wstawia nowy zamek, taki sam i znowu na nowej karcie pieczątka, data, miesiąc, rok i godzina, o której nawet godzinę pisze. No tak, tak. No o której widzisz. Kupiłeś. I znowu masz nowe klucze, inne, bo do każdego zamku inne są klucze. Dobra, 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 już, dobra, starczy. Krzysiek, moja misja została spełniona. Przyjechałem, pogodziłem. Tak jest. Dziękuję bardzo. A robisz, dziękuję. Dziękuję, Krzyśku. Szanujcie się, chłopy, szanujcie się. Nie, wiesz, jak się kiedyś robiło? Dla kobiety, dla dziewczyny, jak chciałeś na przykład tam bara, nie? Nie ma kobiety tutaj. Jak na przykład podajesz rękę i palcem tutaj, o, grzebalcem tylko po tym. To znaczy, że wysyłasz taki znak do niej. Po tym? No tutaj po tym, po... A tu o. No. Tak wiesz, dla niej, nie? Robiło się. I to wysyłasz taki sygnał, że masz, wiesz, chcicę. Chęć, no. Dobra, żarty żartami tutaj. Pośmieliśmy się. Pokłóciliśmy się? Tak. Jest zgoda? Jest zgoda. No, pogodziliście się? Cieszę się bardzo. Mogę już spier do domu? Dziękuję za pozwolenie. Do widzenia. Dzień dobry.